inaugurujemy dzisiaj jubileusz stulecia szkolnictwa technicznego we Wrocławiu. W tym roku właśnie minie 100 lat od powstania w naszym mieście Królewskiej Wyższej Szkoły Technicznej. Przecież rok 1945-46 to we Wrocławiu czasy bardzo niespokojne. Szartownicy, nocne rajdy, żołnierze Armii Czerwonej po osiedlach na Oborowie czy Biskupinie, gdzie osiedlili się nauczyciele akademicy. To ci ludzie postanowili we Wrocławiu, w obcym mieście, mieście, które poza kilkoma dzielnicami nie istniało, zbudować uczelnie, prowadzić badania, wychowywać następców, do których zalicza się wielu z Państwa tutaj dziś obecnych. We Wrocławiu IBM postanowił otworzyć swoją siedzibę w Polsce. Wysoką jakość badań i poziom kształcenia w naszej uczelni potwierdzają nagrody. Nasi pracownicy są na przykład laureatami programu MISZ czy WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagród Polskiej Akademii Nauk oraz Nagród Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dosłownie kilka dni temu okazało się, że według międzynarodowego rankingu najlepszy polski ekonomista pracuje w Politechnice Wrocławskiej. Mamy zarówno stypendystów międzynarodowych organizacji, jak i laureatów programu dla młodych naukowców. Zostańcie z nami.